To się lodzisko nazywa ekstremalne kopalnie Cicholanda. My go katujemy. Tak jest. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Ewa, to jest kolejny odcinek naszej wspaniałej niemieckiej, chciałoby się powiedzieć, nawet serii z motora na traktora wraz z moim pięknym, nie wchódź na mnie, bo będę miał czkawkę, z pięknym towarzyszem Motodiabłem. Cześć. Słuchajcie, moi drodzy, jak widzicie tutaj John Deere i nasz Ciucholand stoi podpięty pod sieczkarnię, co może jedynie świadczyć o tym, że no lecimy z kiszonką. Tu widzicie już jeden farm tak zapełniony, bo musieliśmy sobie wyciąć jedno okrążenie wokół, żeby móc w ogóle jeździć. A nie chciałem tego pokazywać na odcinku, bo to trochę bez sensu. Farm tech zapełniony po brzegi, więc na chwilę obecną Motodiabeł będzie latał i odbierał tutaj wszystkie transporty związane z sieczką na pryzmę, a później jako się zamienimy i ja trochę pojeżdżę i trochę pougniatam. Więc to... Ja już jadę. No to jedźcie, tylko powiem, czym ja będę dzisiaj latał. Oczywiście Ciucholandem T7-185. Sieczkarnia w sumie trzyrzędowa, MEX 6 na takich fajnych dwóch kółeczkach i tutaj przyczepka Agrolinerka. Więc bez zbędnego pierdupcenia, moi drodzy, wsiadamy do naszego Ciucholanda, przepnijmy się w ten sposób, o. Więc taka, że chciałoby się powiedzieć, podwójna kiszonka, ponieważ nas jest tylko dwóch, więc roboty mamy co niemiara. Tu sobie zacznijmy. A ja muszę podgłosić grę, jak zwykle. Co ty masz tak cicho? Bo wiesz co, jak gram sam, to ja sobie wyciszę dźwięki. A, tak. Albo jak gram... Albo gram u kogoś, no. Więc jak tam sobie sam, moi drodzy, gdzieś tam ogarniam sejwy, to... to właśnie ja sobie to... Wyciszam te dźwięki, a później zapominam ich wiecznie tych ogarnąć. Dobra, tu wytniemy sobie, zakręcimy. Trochę kukurydzy nagnieciemy, ale co tam? Gdzie tu zrobiliśmy taką przesiekę, aby móc w ogóle jeździć. Mieliśmy taki plan, żeby zrobić pół kukurydzy na ziarnko, pół na kiszonkę. No ale w sumie zobaczymy, jak to wyjdzie, Hubert, wiesz? No. Bo ta kiszonka jest nie, ta kukurydza jest nieopryskana, no i takie 2 na 10 bym powiedział. Zobaczymy, no. A że trochę tej kukurydzy potrzebujemy. Najwyżej się zrobi w tym roku bez ziarka kukurydza. Mamy słoneczniki przecież na ziarko. No właśnie. Jeszcze zobaczymy pole słoneczników. Też będzie akcja. Dobra. Ja już jadę z powrotem. Spoko. O, pougniatałeś tam? Znaczy, dojadę i dopiero później pół. A, dobra, okej. Okay. No bo moi drodzy, jeszcze tam dojść 5310 TTV stoi. I on będzie też tam sobie latał na pryzmie. A ja właśnie tutaj... Przecinam się, mam już 11% tak w razie W. Okej. Także coraz fajniej to będzie szło, myślę. Muszę się, moi drodzy, skupić, bo ja chciałem jak najbardziej to realnie zagrać. To aż sobie, słuchajcie, ten szyberek zamknę. Moi drodzy, ja chciałem się zapytać, moi kochani, jak po świętach? Święta, święta i po świętach było. Co to? Szybkie święta, chciałoby się powiedzieć. I będę, moi drodzy, za każdym razem wyłączał tą sieczkarnię, bo zanim ja się tak nawinę, to, o Boże, on by godzinę jechał z tym zestawem. Półtorej. Jak nie więcej. Dobra, ubiję. Ubij to. O, mijaka żem zrobił. A bliżej tego John Deere'a to się postawić nie mógł, nie? No bo ja się nie zmieszczę, ja pamiętam, że ja zachodzę trochę. Poczekaj, zaraz go przestawię. Przestaw go trochę. No bo ja go czypnę. No tak, brawo, brawo Hubert. Brawo, utopił John Deere'a. Ja pierdolę, utopił John Deere'a. Tam wody nie ma. No jak nie ma wody? Tyle? No raczej.
Utopił John Deere'a, panie. No i chuj, trzeba będzie kupić nowego. Ja na to nie patrzę, co ty robisz. Jezu, ja to widziałem. O Boże, jak wywija tym John Deere'em. Poszedł most w chuj. Wiedziałem, że ta kiszenka będzie z beką, ale bez przesady, ty. No. No bo ja. No, co masz na swoje usprawiedliwienie? No bo ja. No bo ty, o matko kochanego. Ja wiedziałem, że to będzie z humorkiem, ale No ale No ale No ale Nie no, moi drodzy, troszeczkę zawsze coś się za tej... Znaczy kiszonka ma to do siebie, że zawsze coś się stanie. Wiesz, jeszcze nie miałem takiej kiszonki. Zawsze. Żeby coś się nie stało, nie? No. Jarek, wiesz co? No. Szkoda, że nie wzięliśmy, nie mamy spychu, bo tak trochę wystaje poza nasz silos. Tego zdrow systema? A, dobra, bo ja mam tutaj łyżkę, a nie mam. Masz, powinieneś krokodylem. Krokodylem. Ktoś to ja zadzwonię do Mirka, zobaczę, czy Mirek ma, nie? Na stanie. To pożyczy najwyżej. Dobra, kolejny. To ja mam 35%. To ja mam 35% ubijania. Ile tam jest tej kiszonki wsypane już? 14 ton. To ja mam 38% i to jest 8 ton. Ile tam ten fartek ma pojemności? Nie wiem. Moi drodzy, pewnie będzie tak, że ja wytnę tą przyczepę, ja się zamienię z Hubertem i tam trochę się na kiszące pobawię. Na pryzmie w sensie. Strasznie słabo w tym roku usypię ta kiszonka. No bo panie, nie opryskana. Uwierzę, że opryskać. Nie trzeba. Ha. Wszystko opryskane przecież. Taki tam mądry też byłeś? Tak. No, pa, jak się wyrobił. Dobra, mamy to, moi drodzy. Kolejny tutaj zakręcik. Wywiniemy. Ten zestaw jest od cholery długi, więc tu się trzeba dość konkretnie nadawać, żeby to się złamać, nie? Czy tu jakiś mijak jest? Pamiętam swoją pierwszą kiszonkę z Urbanem. To mnie wywalało na kiszonce co 5 minut. A to było na lubelskiej? Nie, to było na jakiejś niemieckiej mapie u niego, wiesz? To jeszcze z Antonem. To wtedy z Antonem robiliśmy kiszonkę. Najpierw nagrywaliśmy do Antona, później nagrywaliśmy do Urbana kiszonkę we trzech. I to są te pamiętne słowa Antona, mówię, wywaliło mnie wbijać. Spokojnie, wbijaj, ja ci się 3 razy cię wywali. Więc gdzieś to zostało w mojej pamięci. Na lubelskiej, czy my robiliśmy kiszonkę na lubelskiej? Nie wiem. Chyba robiliśmy, wiesz? I tak najlepsza kiszonka to była moim zdaniem na brytyjskiej. A według mnie najlepsza była na Rosbergu. A u Antona zgadza się, no wszystkie możliwe polepszone kukurydzą. Wszystko co się da... Och, takie wspominki nas naszły, co? Tak. Kto komu w tyłek wtedy wjeżdżał? Jakiś widz Antona? Gacek chyba. Nie wiem, ale ja też w końcu wjeżdżałem. Mi wjeżdżałeś. Moi drodzy, nasza przyjaźń, nasza relacja tutaj z Hubercikiem zaczęła się od tego, jak on mi wjeżdżał w dupę. Jarko mi się podobało. No bardzo. Tak. Stop, procentów ubite. 100% dobrze. Bo ja mam 20. Nie, wróć. 13 ton już. To ile procentów? 62. Procenty? Mhm. 62 procenty. O Boże, Boże. Trochę tej roboty tutaj będzie, naprawdę. Ten John Deere sobie radzi, ale ile on chraty? 36 litrów, nie? Jaki John Deere? John Deere, New Holland, sorry. Właśnie. 36 litrów paliska chla. Masakra, ty.
Gdzie mnie tutaj biegasz? Marian, idź mi stąd. A, bo ty ujęcia chcesz porobić. Jakie ujęcia? Tak biegasz i biegasz w łana kukur... Siema! Siema. Patrz to jaki Janusz. Dobra, to ja sobie nawinę po tym. Pojedziemy teraz z drugą strony. Patrz jak ty tutaj kierujesz moim New Holandem. A tak, bo to twój. Ale szczegół polega na tym, moi drodzy, że ja na tym New Holandzie więcej robię niż Hubert. No bo ukradłeś. Tak, tak, tak. Przecież ja chciałem, bo teraz ty robisz więcej. Zobaczymy co będzie za odcinek roku 2. Każdy będzie swój sprzęt tym jeździł. No, no na pewno, ja będę kosił ciucholandem, ciucholandem chciałem powiedzieć. A świe! Jakim ciucholandem? John Deere'em. No. Bo ty go zatopiłeś. Dobra, moi drodzy, no mów, mów. Weź się bardach otwórz, bo gorąco. Ja go zamkłem, żeby nam tutaj przyjemnie było. Oha, wreszcie. Powietrze. Tak nie jest. Sprodzi, musi przewietrzeć. Clean air, tak? Ja. No, ja na turliś. Ty właśnie szczaiłem, że trzy koła idą w jednej linii, nie? Cztery w sumie. Aha. To jestem spostrzegawczy w chuj. To nie że. No. Ja tam patrzę jak z tyłu idzie. Ty ładnie to idzie, powiem ci, że ciekawy sprzęt. No. No na pewno lepsza by bo była się... Zawsze byłaby lepsza, mówię o sieczkarni. A zawsze byłaby lepsza, wiadomo, zwykła sieczkarnia, nie? Jesteśmy za biedni, nie chcę. Ale na razie nas nie stać. To wiesz, to sieczkarnia, moi drodzy, to nie jest taka prosta sprawa. Później musi się to jeszcze zwrócić, to panie. No my za biedne rolniki. No właśnie. Teraz szczególnie ty. No szczególnie ja, ja. I tu sobie nawrócę. O. Nakręcaj. Kręcę! Kręcę, Janusz. O, ale się pięknie zawiodło. Ten złożyłem. Aż w szoku jestem, że takie rzeczy potrafię robić. Jak mi coś powyginasz. No to co, to co? To dup to cię. Przerywa cię. Lepiej. Mhm. Aha, bo ja chciałem jechać z opuszczoną, podniesioną sieczkarnią. Brawo ty. Brawo ja. No, no dawaj Marian, dawaj, rozpędzaj się, rozpędzaj tego swojego smerfa, no. O Boże, Boże, Boże. Dobra, let's do this. Wiesz co ci powiem, że te święta były bardzo dziwne, ja to wydam pewnie trochę po świętach, natomiast jeśli chodzi o pogodę, to były bardzo dziwne, gdzieś tam słyszałem, że śnieg no. spadł ludziska. U mnie dzisiaj spadł. Tak? No my to nagrywamy we wtorek, po święta. No. Więc wy to zobaczycie pewnie... W czwartek, myślę, że w czwartek. No. Więc moi drodzy, no ja dzisiaj jak rano wstałem, to było 2 stopnie i miałem taki, wiesz co, szron na... Jak dzisiaj rano wstałem, to padał śnieg i było na minusie. No widzisz? Taka sytuacja, moi drodzy, wibracja. Ile to masz procentów? 95. Okej. Jak się zawija. No ładnie się składa tym, nie? No, tylko nie bierz tu do wody. Nie. Ja bierzę, bo ja mogę. Tak. Mój sprzęt. No tak, bo Hubert sprawdzał, czy New Holland jest wodoodporny. No. Niebieski to nawet nie zauważysz, że się utopi. Haha, no raczej. 99. I full. Okej. To teraz co, przesiadamy czekaj, się? Nie to. Tak, ja lecę po John Deere'a. I mi go tutaj przeprowadź. Przyprowadzę ci przyczepę. No. Moi drodzy, ja polecę na pryzmę, ale tu mi jaków narobiłem. No. I
ten. Ja się tutaj zawinę zaraz. Ja trochę podziałem na pryzmie. Natomiast Hubert sobie potnie trochę kiszonki, a później się jakoś tam zmienimy. Nie trąb mnie. Biegu odczepił, co za wariat. Bo ja tutaj hydraulikę mam pełną. Gościu, Jezu, on nie ma siły, ale on idzie, idzie! Jadź, Andrzej, jadź! Jak tym się manewruje? Fajnie, co? Nie. Dlaczego? Dziwnie. No skręcaj! Marian, skręcaj! A tam dojdź jest na pryzmie? Tak. To nice. Musiałem złożyć, bo nie dałem rady. No i tam gadanie. Bo i do tyłu. Takie, chce się podczepić. Takie gadanie. To musisz odpowiedni haczyk wyjechać, nie? Sąsiady już wstały. A my taką akcję samego rana robimy, ludziska. No to jest po prostu masakra. Powiedz mi, do którego z losów wsypywałeś? Do tego pierwszego. Chyba no. Widać, nie? Jeszcze nie dojechałem. Aha. Jeszcze ten popad na 8 ustaw, czy coś jakiego? No, ustawiony. Ja mam 8 albo 9. Nie. Mhm. Ops, trochę górkę zrobiłem. Dobra. No i teraz zacznie się zabawa. Mhm. Będziesz miał dziś 80%, to mi daj znać, dobra? Okej. Okay. Włączyłeś stoper? Już dawno. Ile mam minut? 17. Jako szybko to leci. Tak jest zawsze, wiesz? No, ja to już wiem. Param, param. Dobra. Hubert, jak będziesz rozbijał kiszonkę, to tak wiesz co, teraz bliżej środka, bo ja wsypałem bliżej krawędzi, wiesz? No okej, okay. Znaczy ja ogólnie na środek bierzę. I tak zacznij, gdzieś tak zacznij od 1/3 długości, nie? No. Przecież ty będziesz do końca chyba dosypywał, czy nie? Nie wiem, no. Ale tak mówię, nie? No okej. Okay. Trzeba tą górkę trochę tu zlikwidować. I Holand z tą szczepą ma lżej. No bo ona jest mniejsza, to jest 15, to tam 17 ton, nie? A to masz jednak 20 coś, nie? To siłą rzeczy, słuchajcie, że to jest... Ja myślę, żeby zrobić takie trochę dłuższe odcinek z tej kiszonki, bo to taka fajna zawsze akcja. No. A ja lubię kiszonkę robić. No też lubię. Tak samo jak kopać buraki, ziemniaki. No, buraków to... Ja z Bachem się dużo buraków nakopaliśmy. Pamiętasz? Mhm. Trudno nie pamiętać. No. Na 5 pracowników. Na 5 pracowników. Plus my. 2. 7. A czemu mnie nie było wtedy? No bo ty chyba albo nagrywałeś z Urbanem. No. Coś innego robiłeś, a my sobie ciepaliśmy. A może. A na odcinku byłeś. No to ja wiem. To z Polish Agrofarm, nie? Mhm. A Wachu to w ogóle wydał? Wydał przecież. Dobra. Tu mamy już tak ogarniętą rynienkę. Jak masz tam procenty? 28. Dobra. To postaram się jakoś to rozgarnąć, tak żeby wiesz, to było w miarę ogarnięte, nie? Ile to będzie mijaków? No to się później poprawia. Moi drodzy, my już z Hubercikiem analizowaliśmy kwestię
ciągnika, którym jesteśmy zainteresowani, jeśli chodzi o nowy nabytek. Ten temat też jeszcze poruszymy pewnie na siano kosa, które niebawem. Ale my myślimy nad jakimś John Deere'em. Co tam jeszcze było, Hubert? Klas. Klas lub Massey. No. Więc no, powiedzcie jeszcze, ludziska, w komentarzach, co byście wy chcieli. Jeszcze myślimy oczywiście nad zakupem jakiegoś agregatu większego wobec tego, bo jeżeli tego, i myślimy też od razu nad sprzedażą. Jeżeli kupujemy nowy ciągnik, to prawdopodobnie naszego John Deere'a sprzedamy. Chociaż pewnie po siano kosach będziemy podejmowali decyzję, nie? No. Bo może się go zostawi, żeby tylko z turem latał. A jak John Deere z turem? Tu, Boże, Deutsche, co mi się pieprzy. No właśnie. Żeby on sobie tylko i wyłącznie, wiesz, z turem latał. No chyba, że klasa z turem wziąć. A nie wiem, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Albo sprzedać tego twojego John Deere'a i na tego, na 6R może zamienić? Zobaczymy. Nie wiem, pomyślimy, zobaczymy. No to wszystko, moi drodzy, rozbija się dziś o pieniądze, nie? Więc... Zrobi się wywóz, trochę wpadnie na konto. No na pewno. No na pewno, więc... Dobra, myślę, że... Jak tam z procentami? 46. Oj, wjechałem na pryzm. No w tym. A my tu mamy 35... 30... Prawie 36 ton kiszonki już. Ja tu kiedyś sam grałem, słuchajcie, na Losbergu i sam zrobiłem tutaj 500 tysięcy litrów. Ale chyba nie taką ścieżkę miał. Nie, tą samobieżną. No właśnie. Później oponami się to przykryje. Tak jest. I będzie Giciosław. Chosław Giciosław. Tak jest. Dobra, czekajcie, jeszcze ja tutaj tego cypelka zabiorę. Jak chcesz, to możesz tu do mnie się przejść. Czekaj, bo tutaj ogarniam pryzmę, żeby tak ładnie wyglądała, nie? Okej. Dobra, mamy 100%. Zakręćmy naszym tutaj Jundirem, w tym Deutschem. Wstawmy go w rynnę łobok. Jaką rynnę? To rynny nazywam. Znaczy, no na te silosy, no Boże Święty. No właśnie. Jedna chwała. Otworzę sobie jeszcze to. Ta sierżkarnia już prawie 1 hektar przyjechała. No widzisz? A dobra, ja już lecę, Hubert, do ciebie. Ile ty masz procent? 66. Uuu! Czy tak diabeł... Możesz jeszcze do tunika wyjść. No, w sumie można by było. Jest mod pasażera, kto z tego korzystaj. No tak, tylko muszę przestawić w swój zestaw. No moi drodzy, myślę, że w przyszłym sezonie zainwestujemy, Hubercik, w buraczki, co, czy w ziemniaczki chcesz? Może ziemniaczki. No to może ziemniaczki, no. Kupi się sadzarkę i kupi się w sumie obławiarkę i grimmę, nie, małe? No. Dopiero to będzie zabawa. O Boże, ale żeś mi Jakub co narobił. To ty, to są twoje jeszcze. Matko bosko. Czekaj, wygaszę. Siema. No koś to. Cześć. Ja paczaczam, co ty tu robisz. Ty musisz jechać dalej trochę, chyba. O, teraz. Jaką ty masz ładun tutaj kitkę? Oho. Ja wiem. Ho. Wyłączaj ją na uwrociach. Ja ją podnoszę. Idziesz szybciej? Nie. No. Co ty gadasz? Ja myślę, że powinieneś się wyłączać. Ja nie wyłączam, tylko podnoszę. Tak? 80%. No to nice. G.
idzie osoba. Widzisz, a, że tutaj nie mam mijaków. Dobra, dobra, już tam, wiesz. Siedź no cicho, siedź cicho. Także widzicie, moi drodzy, tutaj tak... Tak, no, dubeltowo się robi tą kiszonkę, bo dwóch kosi i dwóch odwozi. Można powiedzieć, że jesteśmy samowystarczalni w 100%. A moi drodzy, chciałem jeszcze chwileczkę poględzić a propos gdzieś tam jakichś różnego rodzaju historii związanych z składami, bo ja na przykład w życiu na kładzie, Hubert, jeździłem raz. Jak? Ciekawie, natomiast jakoś mnie to nie pociągnęło, wiesz? Gdzieś tam nie zachwyciło mnie to. Nie mówię, że to nie jest fajne, nie mówię, że to nie jest przyjemne. Natomiast gdzieś tam moje doświadczenia, jeśli chodzi o kłady, są na bardzo, bardzo niskim poziomie, chciałoby się powiedzieć. U mnie to jest tylko codzienność. No tak, widzisz, dla ciebie to jest codzienność. I gdzieś tam ta adrenalina jest na odpowiednim poziomie, nie? Natomiast ja kompletnie, znaczy może inaczej. Ja wiem, że generalnie rzecz ujmując, dużo marek motocyklowych robi też kłady. Yamaha, Honda, Suzuki chyba też, tylko co ja kojarzę, nie? Tak. Ale są też firmy, które gdzieś tam tylko i wyłącznie stricte zajmują się kładingiem, kładami. I tutaj już, jeżeli ktoś... I Kawasaki chyba też widziałem kłady. No, są. 95%. Okej. Okay. To ja się przejdę do John Deere. Gdzieś tam, moi drodzy, ja widziałem to. Natomiast są firmy, które stricte robią kłady. Na przykład ten Batshan twój, tak? No to jest chiński. No ale wiesz... Nie wiem, czy oni coś jeszcze robią. Co jeszcze takiego jest stricte kładowego? Kanam chyba. Też Kanam chyba jeszcze te bardziej robi, czy coś jakiego. Mhm. Ty cztery rządki mi bierze. Dobra. Ile masz? Tylko 100. To odepnij. Spokojnie, ja wiem kiedy. O Boże, co ty robisz? Hubercik, ja się boję. Co się z nią stało? Ja, Hubercik, się boję. Czekaj, muszę to zobaczyć. O Jezu. Udało się. Jezu, ten dyma się wywaliło. Dobra, to ty kosisz, czy ja mam kosić? Ja koszę, ja się tam przyczepę. No chyba, że chcesz. Mogę porobić na pryzmie, dobra. Okidoki. To lecimy dalej, no i kontynuując wątek kładów. To moi drodzy, jestem kompletnie zielony takie firmy, które stricte robią sprzęt kładowy i kłady. Natomiast tutaj mój kolega Hubert jest tutaj jakby mentorem, jeśli chodzi o to, tak? Kładowcem. A jakie są najlepsze powiedzmy marki kładów? Znaczy, według mnie najfajniejsze to są tak Yamaha, Suzuki, Kanam. Mhm. No i to wszystko. Okej. Okay. A Hondy? Coś powiesz o Hondach? Nie wiem, bo praktycznie nie spotkałem się z Hondami. Wiem, że podobno Honda TRX 450 jest spoko. No, widzisz? A powiedz mi, profesjonaliści na jakich jeżdżą? W sensie na przykład stanterzy? Stanterzy to albo popularny kład, jeżeli chodzi o stanter, to jest Suzuki LTZ albo LTR. Wiesz czemu? Bo jest mało awaryjny. To są podobno najmniej awaryjne kłady na rynku. Tak słyszałem. Potwierdzone mówisz info? Tak słyszałem tylko. Mhm. Rozumiem. A według ciebie, no powiedz, wiesz czemu, to czemu? Znaczy, ja słyszałem, że Suzuki mają dobre kłady, ale wiesz co, ja Suzuki w ogóle, znaczy ja kładami w ogóle nie jeździłem, moi drodzy, więc wiesz. Ja równie dobrze można mi powiedzieć, że nie wiem, że Honda to jest dobry kładem, więc wiesz. Natomiast motocykle wiem, że Suzuki i Honda mają bardzo dobre. Yamaha też. Jeździłem na... To prawda, ja jeździłem osobiście na Kawasaki.
Ninja. Natomiast gdzieś tam mi się obiło uszy. Wiem, że CBR-a to jest Yamaha, tak? Nie, Honda. Ile tam na stoperze? Pół godziny. To ty jakby, bo to jakby, no wiesz. Powoli będziemy kończyć, tak moi drodzy. Ja tylko ubiję to, pójdę jeszcze do Huberta. I będziemy, moi drodzy, kończyć ten oto zacny odcineczek. A my sobie to już tutaj tak pokosimy sami. Tylko ja to dobiję do 100%. To dobi. Dobije. Dobi. A. Dobije. Dobije. Dobra. I przejadę się od razu tym John Deere'em do ciebie na szybkości. Będziemy, moi drodzy, kończyć ten odcineczek. A opowiastki motocyklowe i motoryzacyjne skończymy na następnym. Tam sobie pogadamy, będą sienokosy, więc też się będzie sporo działo. No. Myślę, czekaj. Ja już pędzę do ciebie. Ja już czekam. O Jezu, are you ready? Tak. Yes, I don't. Serio, po drodze, co ty? No. Twoja łąka na niej nawet nie jedzie. Gościu, tu jest trawa sudańska posiana przeze mnie. Tak. Ja tak 3 miliony złotych zapłacę za hektar tego gunwo. Weź odjeść trochę tym na mniej tą taką, widzisz, zmijakowaną część. Tnij, Marian. Co, miniaturę chcesz zrobić? Od razu. Dobra, to miniaturkę zrobimy potem, moi drodzy. Natomiast, no i musiał, no i pogiął mi felgę, kurwa tam. Tak to jest pracować z nieprofesjonalnymi profesjonalistami. No. No i dobrze, moi drodzy, my tym optymistycznym akcentem będziemy się już powoli żegnali, także nie zapomnijcie ocenić tego materiału i go skomentować, jeśli wam się oczywiście podobał. Też zasubskrybujcie ten kanał i zasubskrybujcie kanał MotoDiabeł, do którego link także do innych kanałów znajduje się w opisie. Wbijajcie na grupę, wbijajcie na fanpage i trzymajcie się, moi drodzy, do następnego razu. Cześć! Cześć, za dwóch.